Jaki cel ma dzisiejsze spotkanie? No jest to jubileuszowy 20. turniej już Razem Przeciw Zagrożeniom. Uczestniczy w nich młodzież szkół gimnazjalnych. Celem tej dzisiejszej imprezy i tych cyklicznych, które się odbywały przez tyle lat, jest kształtowanie pozytywnych postaw młodzieży, przeciwdziałanie patologiom, negatywnym zachowaniom. Jest to bardzo potrzebna inicjatywa moim zdaniem i wszystkich tych uczestników, którzy dzisiaj tutaj są, oraz organizatorów. Sądzę, że tego typu imprezy powinny być nagłaśniane, kształtowane i jak najczęściej prezentowane. A jakie mniej więcej pytania są zadawane ze strony policji? Ze strony policji to tu dopiero nie mogę zdradzić, ponieważ ono dopiero padnie za chwilę. Niemniej są to pytania z różnych dziedzin dotyczące naszej pracy, jak i tego, co każdy obywatel powinien wiedzieć, chociażby numery telefonów alarmowych, które są najbardziej potrzebne w takich niekorzystnych sytuacjach.